Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewice. Kanał Jezusa, pozwólcie ukochać się Bogu. Związek między przesłaniami Stur, Fatimy i Trefontan w Rzymie. Odcinek 25. Jak chirurg wycinający rozrastające się komórki nowotworowe, tak Jezus i Maryja podają nam zdjęcie warunki, w jakich ma być przeprowadzona operacja. Pierwsze, tur. Zapisz się do Arcybractwa Najświętszego Oblicza i żyj zgodnie z jego 6 warunkami, w tym konsekracją Najświętszemu Obliczu Pana Jezusa. Drugie, mistyczne środki bojowe. Ciskaj w diabła krzyżem, gwoździami, włócznią, szczypcami, trzciną, koroną cierniową, gąbką, drabiną, młotami i biczami. Tych narzędzi użyto podczas męki pańskiej do zadawania Panu ran. Trzecie. Módl się złotą strzałą, koronką do Najświętszego Oblicza, tajemnicami różańcowymi do oblicza Jezusa i Maryi oraz modlitwami instrukcji Arcybractwa Najświętszego Oblicza Pana. Następnie drugie, Fatima. Pierwsze, wynagradzanie niepokalnemu sercu Maryi. Drugie, codzienne odmawianie różańca świętego. Trzecie, odprawianie pokuty przede wszystkim w postaci szczególnej troski o dobre wykonywanie obowiązków naszego stanu w życiu. Trzecie, Trefontan. Pierwsze. Powróćcie lub pozostańcie w świętej owczarni, gdzie królują w miłości 3 białe przedmioty pokoju i jedności. Pierwsze, Eucharystia. Drugie, Niepokalana Matka Kościoła. I trzecie, papież. Drugie. Módlcie się, moje dzieci, każde zdrowaś Maryjo, wypowiadane z wiarą i miłością, jest złotą strzałą, która dosięga serca Jezusa. Czyńcie pokutę, Bóg przyjmie pokutę miłości. Wojujący ateiści mają swoje organizacje i zjazdy, ale niebo ma krucjaty, rekolekcje, spotkania modlitewne, uroczyste msze święte, nocne czuwania, nabożeństwa wynagradzające, procesje, sfery tronami i sztandarami z Najświętszym Obliczem Pana Jezusa, Najświętszym Sercem Jezusa i Niepokalanym Sercem Maryi. To tylko kilka z nich. Wróg pragnie nas odizolować, podzielić i podbić, ale my jednoczymy się wokół świętych oblicz Jezusa i Maryi, wokół Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi, które są miłością i prawdą. Ateistyczny komunizm rozprzestrzenia się przy użyciu machiny propagandy. Jego poddani stają się dziećmi ciemności i kłamstwa, a ponieważ niebo wie, że został uwolniony cały duchowy ciężar piekła, Matka Boża i prorocy Maryjni objawili plan triumfu Kościoła. Około roku 1711 święty Ludwik de Montfort nauczał w traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, że konsekracja Niepokalanemu Sercu jest najkrótszą, najłatwiejszą, najpewniejszą i najdoskonalszą ścieżką wiodącą do Chrystusa. Ta konsekracja była przeznaczona dla świętych czasów późniejszych, gotowych pojąć tajemnicę łaski, czyli prawdziwych czcicieli Najświętszej Maryi Panny. Wspomina, że prawdziwe nabożeństwo do Maryi i różańca jest znakiem posłannictwa, a dla tych, którzy się sprzeciwiają różańcowi Matki Bożej, prawdziwe nabożeństwo do Maryi jest znakiem zatracenia. Od 2001 roku żyję w całkowitym poświęceniu się Niepokalanemu Sercu Maryi. Przez ten czas ona uprawia glebę mojej duszy, abym mógł pełniej przyjąć prawdziwe oddanie się Jezusowi. To droga pokory, ponieważ wiedzie do Jezusa przez Maryję, Jego Matkę.
pozwala duszom słyszeć i rozumieć orędzia z nieba i żyć nimi, aby mogły osiągnąć życie wieczne, tak jak Jezus przekazywał swoje przesłanie w formie przypowieści i tylko ci, którzy przebywali blisko Niego, mogli zrozumieć ich znaczenie, tak też i te objawienia mogą być lepiej rozumiane dzięki pokorze niepokalanego serca Maryi. Ta tajemnica łaski jest tajemnicą Najświętszego Oblicza, a mianowicie, gdy modlimy się z Maryją, ona idzie do Jezusa i przekazuje Mu nasze prośby. Jest to najpewniejsza, najkrótsza i najłatwiejsza i najdoskonalsza droga do Jezusa. Tak chronimy Jego Najświętsze Serce złotymi strzałami modlitwy. Modlitwa jest jak złota strzała zmierzająca do nieba. Mówi się o niej w objawieniach Najświętszego Oblicza i w orędziach z Tre Fontaine, Konstytucji Objawień Maryi, Matki Bożej z Fatimy. Niebo mówi nam, że potrzebujemy ludzi oddających się kontemplacji, którzy modlą się w głębi serca i pragną tak zranić Najświętsze Serce Jezusa, aby wypłynęły z Niego potoki łask dla dobra naszej ludzkiej rodziny. To odczucie jest najlepiej wyrażone w modlitwie złotej strzały. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ciąg dalszy w następnym odcinku.